Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj również podtrzymując tradycję kilku ostatnich materiałów, na samym początku rzucimy okiem na naszego ulubionego paranormalnego Reddita i sprawdzimy, co tym razem ciekawego uda nam się znaleźć. Zanim jednak zaczniemy, kilka słów o partnerze dzisiejszego odcinka. Surfshark VPN to coś, co pozwala nam zachować anonimowość w sieci i bronić się przed wyciekiem wrażliwych danych. Dzięki VPN nasze połączenie z internetem przechodzi przez specjalne serwery ulokowane na całym świecie, dzięki czemu nasze bezpieczeństwo i prywatność wzrastają nieporównywalnie. VPN można również wykorzystać na inne sposoby. Czy mieliście kiedyś sytuację, kiedy nie mogliście obejrzeć filmu na YouTubie tylko dlatego, że znajduje się w kraju, w którym był niedostępny? Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie i bez problemu możemy pożegnać się ze wszystkimi regionalnymi limitami. To samo tyczy się serwisów streamingowych, np. serialów na Netflixie, które można oglądać tylko z konkretnych krajów. Wystarczy zmienić serwer na odpowiedni kraj i już bez żadnych problemów możemy cieszyć się serialem, który tak bardzo chcieliśmy zobaczyć. Dodatkowo Surfshark oferuje inne ciekawe opcje. Możemy na przykład sprawdzić, czy hasła, których używamy, czasami nie zostały wykradzione i jeśli tak, to jesteśmy w stanie zareagować dużo wcześniej i zapobiec potencjalnym stratom. A to jest naprawdę bardzo ważne, szczególnie dzisiaj, kiedy praktycznie wszystko załatwiamy przez internet. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jakie możliwości daje Surfshark i chcecie wesprzeć mój kanał, to kliknijcie w link znajdujący się w opisie. Dokonując zakupu z tego linka i wpisując kod promocyjny MSC, dostaniecie aż 83% zniżki i dodatkowo 3 miesiące korzystania z Surfshark gratis. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć, a teraz wróćmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Niedawno na paranormalnym subreddicie Ghosts pojawił się reupload usuniętego wcześniej przez moderatorów kilkusekundowego nagrania. Autor posta nie jest autorem nagrania, za to są nimi jego dobrzy znajomi. On po prostu na ich prośbę podzielił się nagraniem, a całość krótko opisał. To nie jest fake. To przydarzyło się moim sąsiadom. Ich dzieci bawiły się wtedy na zjeżdżalni, a później na nagraniu zauważyli twarz znajdującą się za ich córką. Tylko że nie było tam wtedy innych dzieci. Faktycznie, mimo że twarz, o której wspomina autor posta, pojawia się tylko na ułamek sekundy, to po lekkim rozjaśnieniu jest naprawdę dobrze widoczna. Tak dobrze, że wydaje się, że jest to kolejne dziecko czekające na swoją kolej na zjeżdżalni. Krótkie nagranie, mimo że wzbudziło zainteresowanie, to czytając komentarze wygląda na to, że większość ludzi uważa, że jest to najzwyczajniej na świecie kolejne dziecko wchodzące po drabince na górę. Tylko czy jeśli faktycznie by tak było, to czy autor posta traciłby swój cenny czas na kłótnie i próby przekonywania, że nagranie jest prawdziwe, nie mając ostatecznie kompletnie nic do zyskania? Wydaje mi się, że raczej nie. Wygląda to tak, jakby autorowi naprawdę zależało na wyjaśnieniu całej sprawy, bo jak wielokrotnie wspominał, w tamtym momencie przy zjeżdżalni byli tylko i wyłącznie jego znajomi. Lalo Escalante to znany łowca duchów, który swoją działalność skupia na szukaniu paranormalnych zjawisk na cmentarzach i w bardzo starych budynkach. Oczywiście nocami. Tym razem wybrał się do starego, dawno zamkniętego już szpitala i o ile na jego wyprawach już niejednokrotnie udało się zarejestrować coś paranormalnego, to wydarzenia z tego miejsca na pewno na długo zapadną mu w pamięć. Nawet oglądając samo nagranie, można już poczuć niesamowitą atmosferę tego miejsca. Niedługo po tym, gdy Lalo znalazł się w środku, dotarło do niego, że wyprawa w to miejsce była strzałem w dziesiątkę. Mimo że takie odgłosy w opuszczonym szpitalu kojarzą się przede wszystkim z duchami, to był to tak naprawdę dopiero początek jego wyprawy i nie mógł wykluczyć obecności innych ludzi. Jednak to dopiero kiedy poszukiwacz duchów znalazł się na wyższych piętrach budynku, sytuacja zaczęła robić się naprawdę ciekawa. Ula? Hola.
W pewnym momencie zauważył zamykające się drzwi, nie miał jednak pewności, czy to coś paranormalnego, czy faktycznie ktoś postanowił go nastraszyć. Postanowił więc sprawdzić to nieco dokładniej, jednak po zajrzeniu do pomieszczenia... Ula? ¿Alguien ahí? Okazało się, że w środku nikogo nie ma. Albo to, albo ten ktoś potrafił się bardzo dobrze i po cichu ukrywać. Co więcej, w dalszej części eksploracji było tylko i wyłącznie ciekawiej. Hola? ¿Qué es eso? Hola? A la puta. La mierda. A la mierda. A la mierda. Hola. Mames, me cagué. Me cagué, me cagué, me cagué. Me cagué. Cokolwiek to było, zdawało się cały czas podążać za mężczyzną, a sam Lalo wydawał się być naprawdę przerażony. Jednak to dopiero to, czego był świadkiem trochę później, sprawiło, że mężczyzna powoli zaczął żałować, że w ogóle się do tego miejsca wybrał w pojedynkę. Hay un ser aquí conmigo? Uy. ¡Ay! ¡La camilla! ¡No mames, güey! ¡Se está moviendo, cabrón! ¡La camilla, güey! ¡Hola! ¡Se movió la camilla! Hola. Se mueve la camilla. Hola. ¿Alguien ahí? Hola. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. To, co widzieliśmy, to jedynie kilka z wielu zjawisk, jakich był świadkiem tamtej nocy Lalo Escalante. Tak więc nie będę wam psuł zabawy i zachęcam do obejrzenia pełnego materiału na jego kanale. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Kolejne nagranie, które zobaczymy, pochodzi z amerykańskiego kanału The Paranormal Files, którego autorzy przeprowadzają paranormalne śledztwa w przeróżnych nawiedzonych miejscach. Tym razem ich uwaga skupiła się na jednym szczególnym domu w Oklahomie, domu z bardzo długą i barwną historią. Stosunkowo niedawno miejsce to zostało przystosowane do przyjmowania gości w stylu bed and breakfast i szybko zyskało sławę jako jedno z niewielu najbardziej nawiedzonych miejsc, w których warto jest spędzić noc. Niemal wszyscy goście zatrzymujący się w tym domu doświadczają ciężkich do wytłumaczenia rzeczy.
Dziwne cienie, zapalające i gaszące się samoczynnie światła, tajemnicze odgłosy, czy nawet zagadkowy dźwięk pozytywki dochodzący jakby ze ścian. Sama właścicielka przyznaje, że na przestrzeni lat już się do tego przyzwyczaiła, ale wspomina też, że po prostu uwielbia słuchać opowieści swoich gości, jakie zjawiska towarzyszyły ich pobytowi w jej przybytku. Tak więc ekipa Paranormal Files po wysłuchaniu kilku bardzo ciekawych opowieści właścicielki i wstępnym sprawdzeniu domu rozpoczęła swoje paranormalne śledztwo. Jego celem było dowiedzieć się, czyj duch przebywa w domu i przede wszystkim określenie, czego w ogóle chce. Mężczyźni, żeby ułatwić sobie pracę, postanowili przy pomocy prowizorycznej tablicy Ouija otworzyć przejście do tego niewidzialnego świata. Na tablicę wylali po kropli swojej krwi, co miało zadziałać jako swojego rodzaju katalizator i ułatwić kontakt. Następnie przygasili światła i prosząc o kontakt w półmroku oczekiwali na rozwój wydarzeń. Maybe touch that little box I have laying on the floor. Again, keep coming. Come into the room and talk to us. You're welcome to come in and sit with us inside here. Come on in. Tak naprawdę nie musieli wcale długo czekać, bo już po chwili dookoła nich zaczęły pojawiać się niewytłumaczalne dźwięki kroków. Zupełnie jakby ktoś bardzo powoli się do nich zbliżał. Warto tutaj zaznaczyć, że kobieta, która oprowadzała ich po domu, spędzała tę noc gdzieś indziej, tak więc w tamtym momencie w budynku byli tylko i wyłącznie badacze zjawisk. W następnej kolejności przeprowadzili sesję zarówno z Ovilusem, jak i z SB7. W jednym i w drugim przypadku odpowiedzi padające z urządzeń układały się w zaskakująco logiczną całość, zupełnie tak, jakby faktycznie prowadzili rozmowę z jakimś niewidzialnym bytem. Co ciekawe, podczas jednej z sesji ich kamery zaczęły się dziwnie zachowywać. Yeah, what was that? What was something just happened with the night vision. With the infrared. It literally just dimmed. What in the hell? Dude, I'm like feeling... What the f*** is going on with it, God, man? Dude. It's f***ing turning itself. Look at my... I'm totally... Kamera sama z siebie raz za razem zaczęła wyłączać i ponownie włączać tryb noktowizji. Co ciekawe, jak przyznali autorzy, nic takiego nigdy nie miało miejsca. Krótko po tym, kiedy próbowali się nieco uspokoić, dotarł do nich odgłos zamykanych drzwi gdzieś w głębi domu. Prawdopodobnie w piwnicy, bo to właśnie to pomieszczenie jest uważane za paranormalny hotspot tamtego budynku. Hello? Dude, I'm truly... Is that camera still rolling? Po chwili okazało się również, że baterie w takich sprzętach jak latarki czy dyktafony nagle straciły moc, mimo że były wymieniane na nowe tuż przed rozpoczęciem śledztwa. Przyjęło się, że tak dzieje się właśnie wtedy, kiedy bardzo blisko sprzętów elektronicznych przebywa duch. W kolejnej części śledztwa postanowili sprawdzić piwnicę. To właśnie w tym pomieszczeniu dochodziło do najbardziej zauważalnych paranormalnych zjawisk. I w tym wypadku również badacze zjawisk doświadczyli czegoś, co naprawdę ciężko jest wyjaśnić. Yo, what the fuck? I have full body chills. Can you grab the camera? Okay, just a second. Hello? Circling us, maybe. Boy, I don't feel good down here.
Podobnie jak w przypadku pomieszczenia na górze, dookoła nich zaczęły rozlegać się niewyjaśnione odgłosy kroków. Z tym, że tym razem rozlegały się dookoła nich, zupełnie jakby coś się z nimi bawiło. Co gorsza, w pewnym momencie jeden z nich zaczął skarżyć się na ból w okolicy szyi, a powód okazał się być jednoznaczny. Okay, I literally just felt my neck hurting. What is it? It's a scratch. Red. Can you at least flip the f***ing thing so I can see it? Cokolwiek czaiło się w piwnicy tego domu, najwyraźniej nie było zadowolone z przeprowadzanego przez mężczyzn dochodzenia i zaczęło przejawiać agresję. Jeden z nich został dość mocno podrapany w szyję. Okay, is there somebody down here with us or what? Dude, that was a shuffle. What the f***? This is very f- scary. Dude, this is the most... Somebody's looking down here. I'm getting cold too, and it's hard to breathe. Po tym wszystkim wyglądało na to, że sprawy powoli zaczynają wymykać się spod kontroli, a dochodzące z ciemności kroki i odgłosy stawały się jeszcze wyraźniejsze i głośniejsze. W obawie przed tym, do czego może doprowadzić dalsze śledztwo, mężczyźni postanowili na tym zakończyć. Co ciekawe, chwilę później okazało się, że w momencie, kiedy jeden z nich został podrapany, jego dziewczyna śpiąca w domu oddalonym wiele kilometrów miała bardzo realny sen. Sen, w którym mężczyzna trzymał się za gardło i wymiotował zieloną, jakby toksyczną cieczą. Zadziwiający przypadek, prawda? Ale czy na pewno tylko przypadek? Podsumowując całość, co prawda ekipa Paranormal Files nie doświadczyła latających przedmiotów czy obecności tajemniczych postaci, ale to właśnie te subtelne, niewyolbrzymione zjawiska nadały ich wyprawie niesamowitego i bardzo wiarygodnego klimatu. Co prawda zobaczyliśmy tylko kilka fragmentów z całego materiału, który trwa aż 2 godziny i naprawdę polecam wam zajrzeć na ich kanał i obejrzeć go w całości. A teraz, moi drodzy, przyszedł czas na krótki segment dzisiejszego materiału poświęcony tajemniczym zjawiskom, które przytrafiły się wam. W tym wypadku rzucimy okiem na jedno bardzo ciekawe zdjęcie, którego autorem jest Przemek. Przemek był wtedy na wakacjach w Bułgarii. Podczas nocnego spaceru po plaży wraz z córką postanowił, że zrobi zdjęcia Morza Czarnego. Zrobił wtedy 2 fotografie, tak dla pewności. Pierwsza z nich jest względnie normalna, choć i na niej widać dziwne obiekty, które nie powinny być widoczne przy wyłączonej lampie. Jednak to, co powinno nas zainteresować, to 2. fotografia, która została wykonana dosłownie parę sekund po pierwszej. Na pierwszy rzut oka ciężko jest to zauważyć, ale jeśli lekko rozjaśnimy zdjęcie i dodamy trochę kontrastu, jesteśmy w stanie dość wyraźnie dojrzeć stojącą nad brzegiem przezroczystą postać, jakby zarys człowieka. Jak mówi sam Przemek, cokolwiek udało mu się uchwycić, to na pewno nie był człowiek. Jego córka w chwili robienia tych zdjęć znajdowała się zaraz przy nim, po tej samej stronie aparatu co on, a oprócz nich nie było w tamtym momencie nikogo innego. Tak więc, co myślicie? Czy udało się Przemkowi tamtej nocy uchwycić na nagraniu prawdziwego ducha? Koniec końców, Bułgaria znajduje się dość wysoko w rankingu nawiedzonych krajów. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Na koniec rzucimy okiem na jeszcze jedno nagranie z naszego polskiego podwórka. Jego autorem jest prowadzący kanał eksploracyjny Wietrzyk Studio. Podobnie jak w przypadku ekipy Old Finders, którą widzieliśmy odcinek wcześniej, autor tego kanału bardziej stawia na eksplorację, aniżeli na szukanie jakichkolwiek paranormalnych zjawisk. Tym razem jednak postanowił skusić los i wybrać się na nocną wyprawę do potencjalnie nawiedzonego, opuszczonego dworu, w którym dokonano brutalnego morderstwa. I w odróżnieniu od innych tego typu materiałów, według autora nagrania coś niewytłumaczalnego stało się już na samym początku, w momencie kiedy nagrywał kilka ujęć otwierających. Zakrwawiona kurtka, mam nadzieję, że to jest po farmie. Po prostu krew ludzka. Mam nadzieję, że się tu nie spotkam z jakimiś dziwnymi osobami. Mi dreszcze przyszło. Czekajcie chwilę. Podczas ustawiania sprzętu z odległej części domu dobiegł dziwny huk, a krótko po tym na nagraniu widzimy coś jak szybko przenikający cień.
Wiele osób jest zdania, że autor nagrania machnął ręką, a cień był tego efektem, jednak on sam twierdzi, że to po prostu niemożliwe, z uwagi na to, gdzie znajdowała się wtedy latarka, będąca głównym źródłem światła. I o ile faktycznie mogła być to niefortunna i przypadkowa gra cieni, to sam głośny huk słyszany w starym, potencjalnie nawiedzonym domu już powinien zapalić nam czerwoną lampkę. Być może faktycznie coś w tym miejscu jest. Jeśli lubicie poznawać nowych twórców, to zachęcam Was do obejrzenia tego materiału w całości. Możliwe, że to właśnie Wam uda się na nagraniu znaleźć coś jeszcze, co umknęło samemu autorowi. Link do tej konkretnej wyprawy znajdziecie tak jak zawsze w opisie. A tymczasem ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas i obejrzenie. Jeśli lubicie to, co robię, zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie po więcej strasznie ciekawych materiałów. Oczywiście nie może również zabraknąć podziękowań dla najlepszych wspierających na świecie. Ludzi, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. Tak więc trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia następnym razem. Cześć!